Adam, jak oceniasz swoją formę fizyczną? Fizycznie myślę, że jest okej, no bo cały czas nawet po rozwiązaniu kontraktu byłem z Markiem Schmidrem gdzieś tam w kontakcie z trenerami. Gdzieś mój temat powrotu się przejawiał, więc też wszyscy o to dbali, żebym w dobrej kondycji wrócił, że nie miał czego nadrabiać. Z tego co wiem, typowy po badaniach, że to w miarę dobrze wygląda. Na pewno brakowało treningu z drużyną, no bo samo utrenowanie przez tam 6-7 tygodni to nie jest to samo, no ale też już były jeszcze tygodnie, gdzie cały czas drużyną trenuję, więc muszę na pewno żyć do przodu. Właśnie, jak oceniasz obecną drużynę? Wracasz po jakimś czasie do Wrocławia, kadra nieco się zmieniła, jak oceniasz potencjał? Szedłem do szaty, to myślę, że więcej jak połowę, to tak za bardzo nie znałem, można powiedzieć. Gdzieś tam mecze oglądałem, to niektórych kojarzyłem, ale osobiście dopiero ich poznałem. Gdzieś też patrzyliśmy, mamy taką fototapetę, gdzie jest z mistrzostwa zdjęcie. No to został tylko Mariusz Pawel na razie, także dużo się zmieniło na pewno w Śląsku. Tak. Piotrek jeszcze. Piotrek, ale Piotrek był i wrócił, ale taki co został. A jak odbierasz trenera Tadeusza Pawłowskiego? No, z trenerem już miałem wcześniej do czynienia, więc na pewno też jego osoba tutaj, znałem jaki styl pracy, jak gra Śląsk, jak chce grać Śląsk. Na pewno też trener przez też taką inicjatywą, na pewno tutaj dużo pracy Śląsku, żeby tutaj ściągnąć. Powrót do Śląska, do Polskiej Ligi to okres przejściowy, czy zamierzasz na dłużej zapotkiczyć? Parę lat mam nadzieję przede mną gry na wysokim poziomie, ale na razie wróciłem tutaj i podpisałem 2-letni kontrakt z opcją jeszcze przedłużenia, więc na razie nie myślę o żadnym jakimś wyjeździe. Rozmawialiśmy z prezesem, że jakby się trafiła jakaś oferta, bo to nigdy nie wiadomo, więc myślę, że na pewno rozważy i nie będzie jakichś większych problemów robił, ale na tą chwilę ciężko to mówić o jakimś odchodzeniu, jak tak naprawdę jeszcze żadnego meczu tutaj nie zagrałem po powrocie. A jaki sportowy cel sobie stawiasz? Więc na pewno myślę, że przed naszą drużyną teraz na tą chwilę trener mówił, że stać na to, żeby do tej grupy UEFA nas awansować. No i oczywiście w lidze, no to na pewno, żeby Śląsk co roku minimum w tych pucharach europejskich eliminacjach. Jak myślisz, zagrasz z Jewką, czy jesteś już gotowy? No wiem, że tam prezes już od kilku dni gdzieś te sprawy rejestracyjne w toku są, no to mam nadzieję, że to się na dnia gdzieś... A jeśli chodzi o formę fizyczną, to myślisz, tak jak że mówiłem, gotowy? Że gdzieś trenowałem sam, miałem badania gdzieś tutaj po przyjeździe, że sam fizycznie jest dobrze, tak usłyszałem od trenerów. To co, dobra jesień, dobry okres zimowy, wiosną do reprezentacji? Na razie już tylko, że opowiadałem o reprezentacji, że na razie i bardzo dobrze idzie i gdzieś ta ekipa już tam jest wybrana, selekcja już taka większa była zrobiona, więc na pewno tam dużo zmian nie będzie, no ale na razie trzeba się skoncentrować na grze w klubie, a potem dopiero gdzieś myślę,